Hej, siemanko. Dzisiaj zajmiemy się cylindrem i na pierwszy rzut dołożymy mu użebrowania. Żeberka pozyskamy, w moim przypadku, żeberka pozyskamy z cylindra motocykla WSK 175. Tu jest cylinder. Pozyskiwanie następuje w bardzo barbarzyński sposób. Przecinam szlifierką kątową z dwóch stron. Jak widać, z jednej, z drugiej nacięcie. Nic nadzwyczajnego. Tuleję chcę odzyskać, będzie mi niezbędna do pomiarów kątów OWK i wymiarów okien w celu nabycia jakiejś wiedzy technicznej. Cylinder mam nacięty w kierunku tulei. Tutaj wkładamy jakieś narzędzie, typu na przykład przecinek, i dobieramy się do tulei. Zobaczymy. Tuleja prawdopodobnie w tej konstrukcji była zalewana. Następuje włączenie części cylindra i tutaj widać dokładnie, że tuleja była zalewana. Widać wszystkie pory nadlewu, niedoskonałości. Widać również bardzo dobrze, ile mamy miejsca na rozpiłowanie kanałów w takiej konstrukcji. Jakby ktoś chciał robić tuning pojazdu o nazwie WSK 175, to tu ma takie poglądowe nagranie, co i jak, widać dokładnie, gdzie są szpilki, gdzie są kanały. Teraz widzimy tuleję, jak wygląda jej konstrukcja tutaj z tymi dwoma progami. Wyklucza jej wybicie bez rozcinania. Ewentualnie można ją wytoczyć ze środka na jakiejś wytaczarce tudzież tokarce, ale wybicie jej bezinwazyjne, tak jak w przypadku konstrukcji typu Simpson i innych jemu podobnych, to nie wchodzi w grę. Tu mamy wymontowaną tuleję z silnika WSK 175. Wygląda to tak. Jakby komuś się do czegoś przydało, to tak to wygląda. A tu jest druga połowa cylindra, użebrowania i aluminiowe tutaj kanały. Tak to wygląda, jak nikt od środka nigdy nie widział. Poprzez cięcie szlifierką kątową odseparowywuję elementy cylindra WSK 175 w celu przyspawania do cylindra Mińska. Tutaj po tej linii, nie wiem, czy to widać, nie widać, tak jak mój palec tutaj idzie, po tej linii będzie to ucięte i przyspawane przez mojego kolegę Szymona, którego serdecznie pozdrawiam. Trochę się podliżę, to może cena będzie niższa.